Wydawałoby się, że jest to połączenie nietypowe, ale tak naprawdę każda z dziedzin naszego życia ma swoją historię, i jedną z tych ważniejszych dziedzin jest gastronomia. No właśnie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku dawno temu połączenie historii i gastronomii, połączenie dosyć nietypowe, ale jak się okazuje. Specyficzne, ciekawe i szalenie interesujące. Zanim do niego naturalnie przejdziemy, zachęcam Was gorąco tytułem wstępu do subskrypcji naszego kanału, do dzielenia się wrażeniami, do tego, żebyście obowiązkowo zostawili łapkę uniesioną w górę, a nade wszystko do tego, żebyście bacznie oglądali dzisiejszy odcinek, no i przede wszystkim żebyście zwracali uwagę na wasze śnianki, ponieważ mogą one podczas tego odcinka bardziej niż zwykle intensywniej pracować. Ale zanim do o tematu historii i gastronomii przejdziemy, czyli do naszych dzisiejszych kuchennych rewolucji. No właśnie, musimy zacząć od pewnego dżentelmena, który na pierwszy rzut oka. Większości z nas no, nie za bardzo może się z kimś kojarzyć. Na fotografii wygląda bardzo, stro, bardzo srogo, spogląda na nas y, za swoich okularów, ale y, jeżeli powiem, że y, zaprezentowany gentleman nazwał się y, André Michel, no to już u wielu z nas zaświeci się lampka z, ze wskazówką, kim był i za co odpowiadał. A no, przede wszystkim wiadomo, że odpowiadał y, za produkowanie opon. Nie takich zwykłych opon. Ponieważ wymyślone przez niego i przez jego wspólników opony to opony pneumatyczne z dętką, które początkowo no, miały zastosowanie w rowerach, jak inaczej, ale wraz z rozwojem automobilizmu także i samochody, jak żeby inaczej, no, men, omen, z nich korzystały. No, słynny ludzik Michlena, no właśnie, wyglądał pierwotnie zupełnie inaczej niż ten nam współcześnie znany, bowiem wyglądał, powiedzmy sobie, szczerze, troszeczkę bardziej. Okropnie, strasznie, no to już zostawiam Wam do yy, określenia. Natomiast oprócz produkcji opon, André Michelin wpadł, wpadł na bardzo ciekawy i no, dosyć innowacyjny pomysł, bowiem w roku 1900 został wydany przez jego przedsiębiorstwo przewodnik. Przewodnik przeznaczony dla kierowców, dla kierowców, którzy podróżowali z punktu A do punktu B. Oczywiście ten przewodnik dotyczył terenów Francji, no i tam w tym przewodniku były zaznaczone informacje, gdzie można odpocząć, gdzie można naprawić samochód. Oczywiście wtedy jeszcze nie samochód, tylko automobil. Natomiast po pewnym czasie do przewodnika zaczęły być dołączane informacje dotyczące bardzo ważnego aspektu czyli. Gdzie napełnić żołądek? No bo wiadomo, że jak jedziemy w jakąś dalszą bądź też bliższą podróż, yy, czasami musimy ten żołądek czymś zapełnić. No i wraz z rozwojem przewodników myślenia. Zaczęto dostrzegać coraz to bardziej elitarne czy też ekskluzywne restauracje, które oferowały swoim klientom nie tylko ucztę dla żołądka, ale także ucztę chociażby dla wzroku, bowiem potrawy w nich serwowane były naprawdę bardzo wymyślnie przygotowywane i wymyślnie podawane. Stąd też słynne Gwiazdki Myślenia, o które współcześnie zabijają się wręcz restauratorzy. No i tak, jeżeli mamy restaurację. Jeżeli jeżeli zobaczymy, że na szyldzie tej restauracji znajdują się aż trzy, czyli maksymalna ilość gwiazdek Michelena, no to w tym momencie, wedle standardów tej organizacji, możemy wiedzieć, że ta restauracja jest koniecznie przez nas warta zobaczenia. Natomiast jeżeli znajdują się na szyldzie dwie gwiazdki jakaś restauracja dostała od Michlena dwie gwiazdki, no to dla nas sygnał jasny, że warto ją odwiedzić. Natomiast jeżeli jest jedna gwiazdka, to ta restauracja jest y, dla nas, jako dla klientów, godna uwagi. Natomiast oczywiście wiemy, że restauracje z gwiazdkami Michlena y, no nie są spotykane na każdym progu, na każdym rogu y, naszych miejscowości. W Polsce jest bodaj trzy. Są bodaj trzy takie restauracje, które mają gwiazdkę Michelena. Nie mówię tu oczywiście o wyróżnieniach Michelena, które są też restauracją przyznawane. I tutaj, tytułem uzupełnienia, pragnę Wam powiedzieć, że. Odcinek ten nie jest sponsorowany przez firmę Michelin. To odcinek, o którym, w którym delikatnie tylko wspominamy, jak ta procedura cała wygląda. Ale przechodzimy do połączenia historii i gastronomii. No właśnie, moi drodzy, słynne dzieło. Słynne dzieło, czyli Ostatnia Wieczerza. Jest to dzieło nawiązujące do religii, do kultury, do cywilizacji. Niemniej jednak, czy my obserwując to dzieło, zwracaliśmy kiedyś uwagę, co znajduje się na stole. No właśnie, bo patrzymy na to piękne przedstawienie symbolicznej sceny ostatniej wieczerzy przez pryzmat właśnie religijny m.in. Ale czy patrzymy przez pryzmat gastronomiczny? No niekoniecznie. Dlatego w zadanie domowe dla Was zwróćcie dokładnie uwagę, co na tym stole Leonardo da Vinci, czyli twórca tego dzieła, próbuje nam pokazać. Czymże według Niego, jako artysty, no właśnie posilali się Jezus i apostołowie podczas tej słynnej ostatniej wieczerzy? I przede wszystkim zwróćcie też uwagę na ilość nakryć. Właśnie, moi drodzy, jesteśmy w czasach starożytnych, no i musimy powiedzieć o wielkich ucztach. Wielkich ucztach, oczywiście, podczas których spożywano wino, podczas których dyskutowano, podczas których czas umilany był przez piękne tancerki, przez pięknych tancerzy, ale podczas których także spożywano posiłki. Mowa tu oczywiście o sympozjonach z greckiego, w tłumaczeniu na język polski to wspólne. Picie. Mówiąc wprost, no i właśnie w starożytnej Grecji była to część zebrania towarzyskiego, czyli takiej wielkiej uczty, która następowała po głównym posiłku. Posiłek właśnie był wyznacznikiem tego, kiedy można było już przejść do dalszego etapu naszego spotkania towarzyskiego. Ale moi drodzy, w języku polskim współczesnym funkcjonuje pojęcie, które no, m, bardzo negatywnie się kojarzy, e, dotyczy bardzo mocno. Zakrapianej imprezy w wielu szemranych dzielnicach, w różnych częściach naszych miast. No często z tym pojęciem możemy się spotkać. Mowa tutaj oczywiście o pojęciu libacji. Libacje alkoholowe. Wszyscy wiemy, na czym ten proceder polega. Natomiast mało kto wie, że libacje alkoholowe wzięły się, w zasadzie ich nazwa, wzięła się z, ze starożytnego słowa libatio. Libatio określało, określało pewien obrządek, pewien, pewną ucztę, pewną procedurę religijną, która polegała na złożeniu ofiary. Ofiara była składana dla bóstwa w formie wylewania na ziemię cennych płynów. Zazwyczaj było to wino. U starożytnych Greków, czy też u starożytnych Rzymian, był to jeden z najważniejszych obrzędów religijnych. I tutaj historycy starożytności mówią o tym, że to wylewanie przez Greków i przez Rzymian wina na podłogę przed rozpoczęciem właściwej części Libatio było ukłonem w stronę bóstwa śmierci, w stronę bóstwa podziemia. Gospodarz czynił y, to ulewanie kilku kropel na posadzkę, mając tym samym w nadziei głębokiej to, że ten pan podziemi nie zapuka zbyt szybko do jego domostwa. Więc widzimy, że konotacja dosyć duża pomiędzy starogreckim czy starorzymskim libatio, no a współczesną libacją. No, mniej jest ta współczesna libacja symboliczna. Oczywiście mowa tutaj, jeżeli chodzi o hi połączenie historii i gastronomii z różnego rodzaju publikacjami gastronomicznymi, czy też mówiąc wprost książkami kulinarnymi. No i między innymi yy, mamy do czynienia chociażby z publikacją pod tytułem Dere Kukinaria, czyli rok 1541, czy też z manuskryptem troszeczkę starszym od tej wspomnianej przeze mnie publikacji Das Buch von Guter Spise. Około 1350 roku zostało to spisane, natomiast nie miały one zbyt wiele wspólnego no, ze współczesnymi nam książkami kucharskimi. Były w nich zawarte oczywiście spisy produktów, były wstępne, delikatne procedury opisujące jak konkretną potrawę przygotować, jednak no, nie doczytalibyśmy się w nich za bardzo takich konkretnych przepisów kulinarnych, tego jak przyrządzić odpowiednią potrawę. Ale przejdźmy dalej, ponieważ musimy wspomnieć o tym, że na naszym polskim podwórku mamy w naszej polskiej historii do czynienia z pewnym fenomenalnym źródłem historycznym, czyli zebraniem potraw. Zebranie potraw to pierwsza zachowana polska książka kucharska, która została wydana w Krakowie w roku 1682, czyli mamy no, drugą połowę wieku XVII. I autor tej publikacji nie tylko spisał swoje przepisy, lecz także snuł w niej refleksje wokół tychże przepisów, refleksje wokół smaku, wokół gustów. No, o gustach się nie dyskutuje, wobec wokół wrażliwości, dawał różnego rodzaju porady, dzielił się także sekretami organizacji uczt oraz no, wymieniał niezbędne składniki każdej z tych uczt. Dlatego zachęcam Was gorąco do odnalezienia tej publikacji w internecie, no i do przeanalizowania tego, jak wyglądał świat gastronomiczny, kulinarny w drugiej połowie XVII wieku. No właśnie, moi drodzy, musimy słów kilka o średniowieczu powiedzieć, bowiem średniowieczni uczeni w kwestii gastronomii i kulinariów twierdzili, że trawienie proces no bardzo mm, biologiczny, fizjologiczny, byśmy nawet powiedzieli jest. Kontynuacją gotowania. Bowiem gotowanie nie kończy się tylko i wyłącznie na tym punkcie, w którym wyjmujemy z garnka, czy z patelni, czy z innego naczynia potrawę i serwujemy ją naszemu klientowi, czy naszym gościom. Bowiem w momencie, kiedy oni zaczynają jeść, to w dalszym ciągu toczy się proces gotowania. Dlatego też, aby potrawa została, mówiąc w cudzysłowie, odpowiednio ugotowana, należy żołądek otworzyć. No i oczywiście do otwarcia żołądka, nie mówię tutaj o skalpelach i o różnych innych przyrządach chirurgicznych, służyły produkty. Służyły produkty, których nazwa też nie jest nam dzisiaj współcześnie obca, bowiem mowa o aperitywie. No właśnie, przejdźmy dalej, zobaczmy czym ten aperitif mógł być w średniowieczu. Aperitif z łacińskiego aperire, czyli otwierać. No i ludność średniowieczna przybywająca na ucztę, aby otworzyć odpowiednio swój żołądek, Używała bardzo ciekawych produktów, bowiem spożywano słodycze. Słodycze wykonane z cukru, pokryte miodem przyprawy, wino czy też słodzone, słodzone napoje mleczne. No właśnie, te słodzone napoje mleczne trochę spędzają mi sens powiek, bowiem, mając w pamięci, na uwadze i w głowie to, jak wyglądały średniowieczne uczty, bardzo bogate w potrawy, spożycie mlecznego napoju mogłoby wywołać no nie tyle kuchenne rewolucje, co jakieś inne, żołądkowe rewolucje. No ale widocznie tak sobie wtedy z otwarciem żołądka radzono. Jeżeli jesteśmy już przy napojach mlecznych, to w kwestii gastronomii kulinariów warto zasięgnąć naszym wzrokiem dalekiej Azji, no wiem tam spożywa się do dzisiaj bardzo specyficzny napitek. Mowa tu oczywiście o napitku zwanym kumysem. Jest to mleczny napój alkoholowy, powstający z fermentacji cukru mlecznego. I uważano, że kumys ma właściwości lecznicze. Na początku wieku XX zalecano nawet spożywanie kumysu jako środka, który miał nam pomagać w leczeniu chorych na gruźlicę, tak? Wczesno-dwudziestowieczni medycy twierdzili, że jeżeli ktoś choruje na gruźlicę, winien spożywać kumys, czyli ten alkoholizowany napój powstający z fermentacji cukru mlecznego. No właśnie, warzywo, bez którego sobie dzisiaj współcześnie nie wyobrażamy wielu potraw i wielu posiłków. No. Natomiast w pewnym okresie historii było traktowane wręcz po macoszemu. Mowa oczywiście o ziemniakach. A jeżeli mowa o ziemniakach, to odsyłam Was do bardzo ciekawego odcinka naszego cyklu, bowiem tenże odcinek opowiadał o słynnej wojnie kartoflanej. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o takim konflikcie w dziejach ludzkości, no to musicie nadrobić zaległości i obejrzeć odcinek o wojnie kartoflanej. Natomiast wracamy do ziemniaków. Od początku. W wieku XVII w Burgundii twierdzono, że spożywanie ziemniaków powoduje trąd. Do końca wieku XVIII podawano ziemniaki wyłącznie zwierzętom. Nie wolno było ludziom spożywać ziemniaków. Takie panowały opinie. Zresztą negatywny wpływ ziemniaków na funkcjonowanie ludzkiego organizmu został nawet opisany w słynnej francuskiej encyklopedii z wieku XVIII. Ale przechodzimy na nasze polskie podwórko. Mamy do czynienia ze słynną królową Jadwigą Andegaweńską. No, Jadwiga Andegaweńska yy, słynie oczywiście również z tego, że wprowadziła pewne innowacyjne rozwiązania, jeżeli chodzi o podawanie posiłków na Wawelu, bowiem to jej przypisuje się trzystopniowy podział serwowanych dziennych posiłków. Pierwszy posiłek wedle Wskazówek Jadwigi miał być podawany między godziną 9 a 12. Oczywiście mówimy tutaj o godzinach dopołudniowych. Nazywał się prandium i rozpoczynał się po porannym nabożeństwie. Natomiast, no, powiedzielibyśmy, w połowie dnia między godziną 15 a 18. odbywał się obiad. Obiad, czyli cena. Natomiast w momencie, kiedy no właśnie królowa jeszcze czasami wieczorami była nieco głodna, to zarządzała specjalny wieczorny posiłek, bardzo brzmiąco nam współcześnie, czyli kolatio. Mówimy tu oczywiście o odpowiedniku dzisiejszej kolacji. No ale przejdźmy dalej, zobaczmy z czego te posiłki się składały, z jakiej ilości potraw. A no pierwszy posiłek, czyli śniadanie, no bardzo delikatnie rozpoczynał dzień władców. Przebywających na Wawelu, bowiem składał się zazwyczaj z 22 do 24 potraw, które były podawane w trzech turach 22 lub 24 potrawy różne, przypominam. Mowa tu oczywiście o posiłku pierwszym, natomiast posiłek drugi, czyli cena, odpowiednik dzisiejszego obiadu, był już zdecydowanie bardziej skromny, bowiem składał się z ilości od 16 do 18 tychże potraw. Więc naprawdę no, nie możemy powiedzieć, że nie można było w czym wybierać. Ale no, jak wyglądały średniowieczne potrawy, które przybywały przed oblicze chociażby pary królewskiej? No, Trzeba jasno i wyraźnie zaznaczyć, że były one zazwyczaj zimne. Dlaczego? Ponieważ no, tutaj też musimy powiązać pewne aspekty historii z przygotowywaniem posiłków. Jak wszyscy wiemy, w średniowieczu zdecydowana większość zamków yy, to były zamki drewniane. No i no, zanim naturalnie nastał czas Kazimierza Wielkiego, który, jak wiemy, zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, no, było ogromne zagrożenie, moi drodzy, w tych drewnianych zamkach, aby w nich przygotowywać posiłki. Stąd też kuchnie w średniowiecznych zamkach zazwyczaj były lokowane poza nimi, poza główną budowlą zamku. No i kiedy taki kuchcik ugotował coś dla pary królewskiej, pięknie nałożył, no to trzeba było jakoś dostarczyć to na zamek, czyli do komnat królewskich. No, ta droga czasami jednak trochę więcej zajmowała, niż sobie kuchcik przewidział, stąd też potrawy bardzo często w średniowieczu, w średniowieczu na stoły trafiały no, w temperaturze nie za bardzo zachęcającej do ich spożywania. Średniowieczni wymyślili zatem, żeby pod potrawami, które są serwowane na królewskie stoły, ustawiać świeczki. Stąd też odpowiednik dzisiejszych, znanych nam z restauracji, ale i z naszych domów podgrzewaczy. Ale jeżeli jesteśmy w kręgach królowej Jadwigi, to nie możemy nie wspomnieć o jej małżonku, czyli o królu Władysławie Jagielle, który, jak wiemy to z przekazów kronikarskich, uwielbiał pewnego rodzaju owoce. No ale problem był taki, że ówcześnie te owoce uchodziły za mało męskie. Mężczyznom nie przystawano je ich spożywać. Stąd też jak je ułochował się w swoich komnatach, aby oddać się radości jedzenia, jak myślicie, jakich owoców? No właśnie. Mowa tu oczywiście o gruszkach Twierdzono bowiem, że przypominają one kształtem figurę kobiecą i mężczyzna nie powinien zjadać tych owoców. No cóż poradzić, Jagiełło, jak wiemy z przekazów źródłowych, gruszki uwielbiał. Stąd też musiał się w komnatach wawelskich i nie tylko wawelskich chować za wielkimi kotarami, aby ten owoc sobie spałaszować. Natomiast wiemy też również, że uwielbiał. Pewne danie, które dzisiaj też yy, gości na naszych stołach, mowa tutaj oczywiście o potrawie yy, mylnie nazywanej pierogami ruskimi. Uwielbiał pierogi z ziemniakami, natomiast yy, no jeżeli chodzi o pierogi ruskie, yy, gdybyśmy przeprowadzili ankietę, to większość Polaków stwierdziłaby, że jest to potrawa typowo polska, natomiast niestety stwierdzić należy, że nie pochodzi ona z terytoriów y, Polski, pochodzi ona z dalekich, z dalekich Chin i to przez Ruś, czyli przez średniowieczną krainę, przybyła na nasze polskie tereny, stąd też. Nazwa Pierogi Ruskie. Istnieje wokół tego wiele legend, jak te pierogi trafiły do nas, na tereny polskie. Jedna z nich mówi, że Jacek Odrowąż, czyli święty Kościoła katolickiego, zachwycił się ich smakiem podczas pobytu w Kijowie. I to dzięki niemu podobno pierogi zagościły w Polsce. Ale tak jak wspomniałem, jest to tylko jedna z legend mówiących o przybyciu pierogów na nasze tereny. No i miał ten Jacek Odrowąż karmić pierogami polską biedotę. No więc właśnie, Pierogi. Ruskie nie odnoszą się wcale do Rosji, odnoszą się prędzej do Rusi, czyli do krainy y, polityczno-geograficzno-historycznej, ale pamiętajmy o tym, że przybyły do nas z dalekiej Azji, czyli z Chin. Mamy kolejną polską władczynię, czyli z kolei z innego bieguna przybywającą na polskie Ziemię. Bona Sforca przybyła z ciepłej, pięknej, słonecznej Italii, no i przywiozła ze sobą kilka ciekawych rzeczy. Oczywiście, przede wszystkim przywiozła ze sobą sztućce, bo wedle historyków no to właśnie dzięki Bonie sztućce zagościły, rozpowszechniły się na stołach polskich, ale ona jak wiemy, przywiozła ze sobą też szereg różnego rodzaju warzyw, które dzisiaj na stale goszczą w naszym menu, niemniej jednak w czasach, kiedy ona przyjechała z Włoch, no były nieco zagadkowe dla Polaków. Początkowo hodowano je w ogrodach wawelskich, niemniej jednak no coraz więcej tych warzyw Potrzeba było, więc w łobzowie, który dzisiaj jest Częścią Krakowa utworzono specjalny ogród warzywny, ogród warzywny dla Wawelu, dla dworu królewskiego, na którym to hodowano między innymi warzywa przywiezione przez królową bonę. A jakie to były warzywa? Moi drodzy, oczywiście słynna włoszczyzna. No przecież dzisiaj nasze babcie mamy i my sami nie potrafimy wyobrazić sobie, jak można ugotować szereg zup bez włoszczyzny. No to właśnie dzięki królowej bonie ona zagościła na polskich stołach. Na polskich kuchniach i w polskich garnkach, ale Bona przywiozła ze sobą także m.in. karczochy, m.in. No, dyskusyjne wśród dzieci brokuły, i m.in. dyskusyjne jeszcze bardziej wśród dzieci szpinak. To zasługa królowej Bony. No ale przejdźmy sobie teraz z naszej polskiej rzeczywistości do rzeczywistości francuskiej. Jesteśmy na dworze Ludwika XIV, czyli słynnego Króla Słońce i w jednym z zapisów możemy zobaczyć co Król Słońce zjadał na swój zwykły, standardowy posiłek. Uwaga, cytat. Cztery rodzaje zup, całego barżanta, kuropatwę, talerz sałaty, baraninę w sosie własnym z czosnkiem, dwa kawałki szynki i talerz słodkości. No nic dziwnego, że yy, Ludwik XIV uchodził za człowieka bardzo otyłego, no jeżeli miał taki jeden posiłek składający się z tylu elementów, a podejrzewam, że tych posiłków w ciągu dnia miał zdecydowanie więcej, nie dziwota, że no takiej, a nie innej wagi się dorobił. Warto dodać, że w bardzo młodym wieku wyleciały mu wszystkie zęby, więc z przegryzieniem poszczególnych potraw no, mógł mieć spore problemy. Ale lubił też innowacyjność w kuchni i pewnego dnia zaprosił do siebie swojego bardzo bliskiego współpracownika i nakazał mu wymyślenie czegoś, co go zaskoczy w kuchni. Czegoś, co jest niespotykane Czegoś, czego jeszcze nigdy nie próbował. No i ten biedny jegomość zaczął się zastanawiać, cóż takiego mógłby Ludwikowi XIV zaserwować. I jak moi drodzy wiadomo, jak to w życiu czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. Więc połączył ze sobą trzy zasadniczo podstawowe yy, składniki. Czyli masło, mąkę i mleko. Dodał troszeczkę przypraw. No dzisiaj yy, króluje yy, w tej potrawie gałka muszkatołowa. I stworzył sos. Stworzył, stworzył sos, który do dzisiaj jest przez kucharzy i nie tylko kucharzy wykorzystywany. Nadmienię tylko, że ten wspomniany przeze mnie jegomość nazywał się Louis de Bechamel. A więc wiemy o jakim sosie mowa. No, któż z nas choć raz w życiu nie jadł potrawy w towarzystwie sosu bechamelowego? Szalenie prosty do przygotowania, a jak widzimy jego historia prowadzi nas aż do dworu króla Ludwika XIV. No właśnie mamy kolejną historyczną postać, jak żeby inaczej w naszym odcinku dzisiejszym powiązaną z kulinariami. Jan III Sobieski. No tego dżentelmena chyba nie, nikomu nie trzeba przedstawiać, zwłaszcza kojarzy nam się oprócz łazienek i oprócz e, w, bia, bardzo szerokiej korespondencji ze swoją małżonką e, Marysieńką, kojarzy nam się z datą 12 września roku 1683. No właśnie, cóż się wtedy stało? Słynna bitwa wiedeńska, czyli odparcie najazdu tureckiego spod Wiednia. No, i wedle jednej z legend, to polski szlachcic, szpieg i dyplomata Jerzy Franciszek Kulczycki, który był właścicielem kawiarni Cór blauchen namówił właściciela pobliskiej piekarni Petera Wendela, by zaczął wypiekać bułeczki. Bułeczki w bardzo specyficznym kształcie, w kształcie półksiężyca, aby tym samym upamiętnić zwycięstwo wojsk polskich nad wojskami tureckimi. I tak powstały bułeczki nazwane przez Austriaków turkisze kipferl, natomiast dzisiaj powszechnie znane są jako croissanty. Jako słynne rogaliki francuskie wypiekane z ciasta francuskiego. No właśnie i do dzisiaj między Austriakami a Francuzami toczą, toczą się zacięte boje o to, kto tak naprawdę wymyślił croissanty. No wychodzi na to, że no nie do końca Francuzi na to wpadli. Podobno Francuzi wykradli Austriakom ten przepis. Przechodzimy dalej, bowiem mowa o bardzo ważnym w historii wydarzeniu, mowa tutaj oczywiście o rewolucji francuskiej, jak wszyscy wiemy, w ramach rewolucji francuskiej wielu francuskich możnowładców skracanych było o głowy. No i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że francuski możnowładca ma oczywiście na swoim dworze mnóstwo pracowników, wśród nich są kucharze. No ale jeżeli został ich pan skrócony o głowę, no to oni nie za bardzo mają dla kogo gotować. Więc, no, nie potrafią też za bardzo niczego innego, zaczynają gotować we własnych domostwach i ugotowane przez siebie potrawy zaczynają sprzedawać. Z czym mamy do czynienia moi drodzy? A mamy do czynienia z rozwojem restauracji, bowiem wielu historyków gastronomii twierdzi, że to właśnie od rewolucji francuskiej yy, ludzkość zaczęła wprowadzać w życie no taki przybytek jak restauracja. Wynikało to po prostu z tego, że kucharze nie mieli za bardzo dla kogo gotować, a utrzymać się musieli. Jeżeli chodzi o połączenie historii i gastronomii, gastronomii, to mamy do czasów nam współczesnych bardzo wielki konflikt konflikt między Polakami i Austriakami, no właśnie, dotyczący kotleta schabowego i sznycla wiedeńskiego. Nie popełnijmy nigdy błędu jadąc do Austrii i w Austrii zamawiając kotleta schabowego, bowiem istnieje prawdopodobieństwo, że zostaniemy przez austriackiego kucharza przegonieni. Sznycel wiedeński to oczywiście kotlet, który jest y, przygotowany z mięsa cielęcego, najlepiej z szynki cielęcej, natomiast nasz schabowy no jest to odpowiednik odpowiednik na tego słynnego austriackiego sznycla. Dlaczego? Bowiem jak wszyscy wiemy, część naszego kraju przez 123 lata znajdowała się pod zaborem austriackim. No i jeżeli w Wiedniu ludzie zajadali się sznyclem wiedeńskim, to także te przepisy dochodziły do dalekiej, odległej Galicji. No ale że w tej Galicji nie każdego stać było na cielęcinę, należało znaleźć pewien substytut. Substytut, zamiennik mięsa cielęcego. Bardziej powszechnym i łatwiejszym do zdobycia było mięso wieprzowe. Stąd też polski odpowiednik sznycla wiedeńskiego to kotlet schabowy, ale bardzo ważna uwaga: nigdy nie łączcie i nie stawiajcie znaku równości pomiędzy schabowym a sznyclem wiedeńskim. No, oczywiście, jeżeli my jesteśmy w kręgach austriackich, to musimy wspomnieć o Klemensie von Metternichu, który był słynnym austriackim ministrem spraw zagranicznych. No i podczas jednego z przyjęć, przed tym przyjęciem, wezwał do siebie młodego kuchcika i nakazał mu przygotowanie deseru, deseru, który onieśmieliłby jego gości. Tymże kuścikiem był skromny podówczas człowiek, który głowiąc się niesamowicie cóż takiego ma wymyśleć na to wielkie przyjęcie wydawane przez ministra, wpadł, podobnie jak Beszamel, na pomysł bardzo prosty, ale jakże skuteczny. Wypiekł ciasto czekoladowe, przełożył odpowiednią konfiturą, polał czekoladą i to podał yy, ministrowi. No tak się on, że zachwycił tym ciastem, że zaczął je zajadać z wielkim, Uwielbieniem, a należy wspomnieć, że tym wspomnianym przeze mnie kuchcikiem był człowiek o nazwisku Zacher. Więc mamy tutaj do czynienia z powstaniem słynnego tortu Zachera. Ale w historii ludzkości procesy sądowe toczyły się o wiele spraw, natomiast mało kto wie, że toczyły się także o sprawy gastronomiczne. Słynne tortowe procesy toczone w Austrii w latach 1953-1962 między spadkobiercami firmy Zachera a tymi, którzy próbowali podrabiać te torty. Oczywiście wygrała firma Zachera, i dzisiaj tylko i wyłącznie oni wiedzą, z jakich składników rzeczone torty się przygotowuje. Moi drodzy, ekspresowy wręcz, ekspresowa wręcz wycieczka po historii gastronomii musi zostać zakończona tematem kajzerki, bowiem mówi się, że jest ona nawiązaniem do cesarza Franza Józefa I. Natomiast z przekazów historycznych wiemy, że kajzerki jako bułki funkcjonowały już chociażby w towarzystwie słynnej cesarzowej Marii Teresy około roku 1760. Widzimy to na historycznych Obrazach. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że zsięgniecie po tym odcinku do Waszych lodówek i zaczniecie przygotowywać pewne ciekawe potrawy kulinarne i w międzyczasie będziecie wyglądali kolejnego odcinka w, nas w naszym cyklu Dawno Temu.